Siedzę tu sobie w tej małej swojej obskurnej kuchni i cieszę się. To śmieszne, ja wiem, bo robię overclocking użytkowy. Ale 18-rdzeniowy procesor udało mi się właśnie puścić na 4,6 GHz do minimum 4400 GHz podczas obciążenia. I procesor nie przekroczył 70,5 stopnia na wejściu, a maksymalną temperaturę miał 73 stopnie na rdzeniu, którymś tam. Co jest najweselsze? Skończył test i jestem prawie pewien, że znalazłem profil, który jest niesamowity. Może jeszcze raz wam pokażę. To jest niesamowite. Oto. To jest zwykłe chodzenie AIO. I 18-rdzeniowy procesor. Działa na 4,6 GHz. Na 99% przejdzie test godzinny i dwugodzinny na tym poziomie. Mając 60 kilka stopni na rdzeniach. To strasznie jest, ja wiem, niekoniecznie zrozumiałe, ale szukałem odpowiedniego napięcia na wikor, czyli na rdzeniu, odpowiedniego napięcia na pinach, czyli cepu voltage'em, odpowiedniego napięcia dla cache'u, odpowiedniego napięcia na VCC i O, VCCSA, odpowiedniego napięcia dla RAM'ów, które są taktowane tutaj 4 GHz i odpowiednich czasów. Po mniej więcej 80 testach udało mi się to znaleźć. Ale to jest procesor, który pracuje 4,5 do 4,6 GHz na wszystkich rdzeniach i w AVX-ie, i w AVX-ie 2. Co powoduje, że mój klient dostanie tak wyrąbistą stację graficzną, że szałpał. O dziwo, jest to trochę takie śmieszne, bo jeżeli wszystkie napięcia są podniesione, to wszystkie muszą być podniesione naraz. Jeśli nie są, to gdzieś będzie za mało napięcia i wtedy mamy problem. W tym momencie jestem z napięciem na 4,6 GHz, jestem o ponad 0,1 V niżej niż przy ostatnich komputerach. To jest bardzo dużo. Jestem o 20 stopni niżej dzięki temu, a to już jest przepaść. Tak, no, każdy się uczy całe życie i udoskonala rzeczy oczywiście. No, niektórzy nie. Jak już coś zaplanują, to raz. To korporacje, jak planują, to raz. Natomiast tu mam kolejny profil, który jest niesamowity. Wiem, że ciężko to zrozumieć, bo wiele osób czasami jak ze mną rozmawia, to śmieję się, że panie Piotrze, bo pan mówi tutaj ten niezrozumiałym językiem, albo proszę mówić mi drzewko, bo ja nie rozumiem. Ale to jest niesamowite, co można osiągnąć, regulując maszyny, dobierając im, obniżając po kolei napięcia, po kolei, pojedynczo, sprawdzając i testując. To jest ultramaszyna w tym momencie. Może inaczej, żebyście wiedzieli, o czym mówimy. Przerwijmy ten test. I puśćmy test V-Raya.
28 sekund. Korona, najbardziej zagrzewający do walki, że tak powiem, rdzenie. Nie, nie, nie. Już przepraszam. Szopa. Osiemdziesiąt dwa stopnie, 80 stopni. Rekord, którego jestem bliski, jest 12370, a mam 12350. Też na tym chłodzeniu. To moje standardowe chłodzenie. A to jest 4,6 GHz na 80 stopni. 83. 4 maksymalnie na rdzeniu 9. TJ Max tego procesora to 99 stopni. 42 sekundy w kolejnym. 18 rdzeni. Szczerze? Mogę jeszcze obniżyć nawet prędkość wiatraków. Oczywiście to jest kwestia regulacji następnej. Ale po co mam to robić, skoro ten profil działa? Simbench. Przypominam, że jest to overclocking użytkowy. Tak, mój rekord to prawie 4700. Cztery 515 punktów. Nominalny jest 3270. To jest nominał tego procesora. 3270. 4515. Czy mnie to cieszy? Mnie cieszyło, to bym nie siedział o godzinie 12:30 w nocy i nie robił dalej czegoś takiego, ale to jest niesamowite, co tak naprawdę można osiągnąć regulacją stricte precyzyjną. Tyle. Cóż, wracam sobie do testu. Bo testować trwa. Jedna godzina, jedna minuta. Tyle. Idę grać Wiedźmaka. Miłego wieczoru.